Panie prezydencie, jakie są wasze plany w stosunku do szkoły numer 7 Jajek Podolskiej? Szanowni Państwo, moim planem prezydenta Czapskiego, a także wydaje mi się, że w większości radnych, jest uratowanie szkoły podstawowej numer 7, która jest zlokalizowana na ulicy Langiewicza. Postawiliśmy projekt uchwały, żeby tą szkołę docelowo przekształcić w szkołę niepubliczną, uprawnienia szkoły publicznej. Żeby taka szkoła powstała, musimy tą szkołę aktualną zlikwidować. Ale chcę Państwa zapewnić, że naszym celem jest uratowanie tej szkoły. I zrobimy wszystko, żeby ta szkoła funkcjonowała i proces dydaktyczno-wychowawczy do tej szkoły był o wiele, wiele pewniejszy niż dotychczas. Dlaczego dzisiaj żeście tutaj taką silną grupą przybyli na sesję Rady Miasta? Przybyliśmy dlatego, żeby zaprotestować uchwałę Rady Miasta, która złożyła, pan prezydent złożył projekt o likwidacji naszej szkoły. Po prostu nie zgadzamy się z tym, bo argumenty pana prezydenta świadczyły o tym, że w szkole będzie brakowało dzieci. O czym świadczą inne fakty, ponieważ my dotarliśmy do Urzędu Miasta i do Urzędu Gminy, wyciągnęliśmy dane z ewidencji ludności i te fakty przedstawiają w ten sposób, że jest tendencja wzrostowa, czyli demografia działa na naszą korzyść i tej szkoły nie można likwidować. Z tego chociażby względu, że w 2017 roku w tej szkole wedle prognoz będą się uczyły już aż 151 dzieci będzie się uczyło. A jak chcecie uspokoić rodziców, jeśli oni likwidację szkoły kojarzą z tym, że przestanie ona istnieć? No właśnie, niedobrze, że tak kojarzą. Chcę ich zapewnić, ja jako wieloletni pedagog, były kurator oświaty, teraz także wiceprezydent, że naprawdę naszym zamiarem jest uratowanie tej szkoły. Dlaczego? Dlatego, że zależy nam na tym, żeby ta szkoła funkcjonowała na takim terenie. Nie chcemy likwidować tej szkoły, a w tej sytuacji, przy takim niżu demograficznym, przy takich środkach finansowych, szkoła, jeżeli nie zostanie przekształcona w szkołę społeczną, przestanie funkcjonować. Szanowni Państwo, w tym roku z tego obszaru szkoły podstawowej numer 7 mamy tylko 6 uczniów, którzy będą uczęszczali do klasy pierwszej. W roku przyszłym 4. Czy taka szkoła może funkcjonować w takiej liczbie dzieci? My nie zgadzamy się z likwidacją tej szkoły z tego względu, że proponujemy kompromis, a kompromisowym rozwiązaniem jest utworzenie filii, która by w dużym stopniu ograniczyła wydatki budżetu miasta i to by się wiązało z oszczędnościami. Wszystkie symulacje, które przedstawił pan prezydent na chwilę obecną, oczywiście przemawiają za jego racjami, tylko te statystyczne dane, które byliśmy w stanie Urząd Miasta nam udostępnić, świadczą o tym, że wyż demograficzny, który w najbliższych latach będzie się ciągle miał tendencję wzrostową, będzie działał jak najbardziej na naszą korzyść, więc nie możemy poddawać się chwilowym niedogodnościom, które działają na naszą niekorzyść, a wręcz przeciwnie, chcemy za wszelką cenę ochronić naszą placówkę, która jest wręcz placówką historyczną i która bardzo korzystnie wpływa na rozwój naszych dzieci, zarówno oświatowy, jak i też mentalny i psychiczny. A jakie koszta były związane z utrzymaniem tej szkoły? A jak będzie po tej zmianie? Po tej zmianie nie wiem, jak będzie, ale osoba, która jest zainteresowana, żeby prowadzić tą szkołę, aktualna pani dyrektor, dostanie pełną subwencję, a więc wszystkie pieniądze w takiej ilości i wielkości, jakie przesyła nam minister edukacji. To po co ta zmiana? Po to, żeby w tej szkole nie będzie obowiązywała karta nauczyciela. I to już jest inwencja w ten czas nauczyciela, dyrektora, nauczycieli i rodziców. Nie możemy po prostu zgodzić się na ucięcie od tak jedną uchwałą placówki, która istniała od dawien dawna i wiadomo, że dzieci będą w naszym mieście się rodziły i będą musiały się gdzieś uczyć.